Kiedy modliłem się dzisiaj pod tym wspaniałym prowadzeniem grupy uwielbiania, której chcę podziękować, niech was Pan błogosławi. Nie wiem, czy zauważyliście, że wszystkie pieśni były nieprzypadkowe, że były prowadzone pod tym właśnie, że oddajemy się Jezusowi, że uwielbiamy Jezusa, że naśladujemy Jezusa. Jezus był głównym tym, który przywołał chwałę i uwielbienie w tych pieśniach. I był taki wątek w jednej z tych pieśni, że chcę, aby moje życie było do Jego dyspozycji. Zauważyliście to, czy nie? Że Tobie oddaję, że siebie oddaję, że chcę, żebyś mnie użył. I pomyślałem sobie w tym momencie i mówię teraz tylko dla siebie, że kiedy podnoszę ręce i śpiewam to, to chcę śpiewać bez żadnych małych literek pod dołem. Wiecie, o czym mówię teraz? Jeżeli nie wiecie, to na pewno kojarzycie taką sprawę jak reklamy. Czy jest jeszcze ktoś na tej sali, kto wierzy reklamom? Nie? Z nami wszystko możesz, z nami ubezpieczysz wszystko. Pod warunkiem, że przeczytasz to, co piszę pod gwiazdką, tam małym drukiem, nie? I się okazuje, że wszystko to wcale nie znaczy wszystko, że możesz, to wcale nie znaczy, że możesz, że jest tysiące ograniczeń i niemożliwości. Sam zresztą nieraz naiwnie, może na początku już teraz, no nie zupełnie wiele, ale troszeczkę zmądrzałem, bo ciągle jeszcze czasami mi się wydaje, że warto pójść to sprawdzić. Dawałem się to nabierać, nie? Idziesz, a oni ci pokazują, no tak, tak, wie pan, reklama, tak, ale w swoim czasie pamiętam, jak kupowaliśmy dom i brakowało nam pieniędzy, dzięki Bogu, że nie udało mi się wziąć wtedy kredytu, ale pisało, że ten bank udziela każdemu. No to myślałem, że jestem każdy. Okazało się, że wcale nie jestem każdy. I tak dalej. Ważne jest, żeby słuchać i coś o tym chciałem dziś też powiedzieć i aby naśladować tego, któremu dzisiaj w modlitwie powierzaliśmy życie. Pamiętam jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem w Rosji, funkcjonowała taka anegdota wśród Rosjan, usłyszałem to pierwszy raz w Moskwie, że sowiecka prasa pisała jedno, ale to, co pisali, to wcale nie mieli na myśli to, co pisali i to trzeba było tak czytać, żeby to zrozumieć. I pamiętam, że kolega właśnie z Moskwy opowiadał, że taką anegdotę Rosjanie mieli, że jeden człowiek z zagranicy przeczytał, że w Sankt Petersburgu, na Niewskim Prospekcie, każdy, kto się zgłosi, dostaje Mercedesa, że rozdają Mercedesy za darmo. Pomyślał sobie, to jest niesamowity kraj, ten Związek Radziecki. Ja muszę pojechać i to załatwić. To u nas takich rzeczy nie ma. To rzeczywiście robotniczy raj, wiecie. I ten człowiek się wybrał do tego Związku Radzieckiego. No i chodzi po tym Petersburgu z tą gazetą i z tą mapą, ale nie może znaleźć, gdzie te Mercedesy dają. W końcu podszedł takiego dobrodusznego, dobrze wyglądającego Rosjanina, mówi, patrz pan tu, patrzcie towarzyszu, to przeczytałem, że w Sankt Petersburgu na Niewskim Prospekcie rozdają Mercedesy. Ten Rosjanin tak to wziął, wiecie, tak się przygląda temu, mówi, chłopie, ty nic nie rozumiesz z tego, co czytasz. Nie w Sankt Petersburgu, tylko w Moskwie. Nie na Niewskim Prospekcie, tylko na Placu Czerwonym. Nie rozdają Mercedes, tylko kradną rowery. Ty się czytać naucz. Że zupełnie nie to, co trzeba usłyszał. I czasami też, wiecie, my słyszymy. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się, kiedy przeżyłem to wielkie przeżycie z Bogiem, tego, kiedy Bóg dotknął mojego życia, to było właśnie tutaj, w tym zborze i doświadczyłem miłości wielu z was, którzy tutaj siedzicie, a którzy byliście już wtedy tutaj wierzącymi, dojrzałymi ludźmi. Pamiętam, wzrastałem, rozwijałem się na grupie pastora Bogdana Kiony, tam się o mnie modlono, tam zadawałem moje ośle pytania, ale jeszcze wcześniej zajął się mną żyjący już pastor Zbyszek Sobczuk, wielu z was go pamięta. I do dziś pamiętam rozmowę między nami, kiedy poszedłem zirytowany z Biblią do brata Zbyszka Sobczuka i mówię, bracie, ja mam jakąś nie taką tą Biblię. A on tak obejrzał, mówi, no moim zdaniem masz dobrą. Miałem zwykłą tą Biblię warszawską czy brytyjkę, jak to mówią. Miałem Biblię warszawską i to jest dobra Biblia, nie? I ja mówię, ale moja Biblia jest coś nie taka. On mówi, ale czemu nie taka? No bo ja przeglądam i nie ma tutaj tego momentu, kiedy Jezus zawraca Piotra do Rzymu.
I pamiętam, brat Zbyszek na mnie tak popatrzył, mówi, słuchaj, to Usienkiewicza, wprowadzić. Aha. A ja słyszałem, że w Biblii, no to źle słyszałeś. Źle słuchałeś. To, co słyszałeś, nie jest biblijne. No i pamiętam, wtedy pierwszy raz w życiu przeczytałem Dzieje Apostolskie. Rzeczywiście nie ma tam tego. Faktycznie jest to Usienkiewicza. Kto z was czytał, to wie, o czym mówię. I to jest teraz bardzo ważne. I chciałbym, wiecie, bo od słowa słyszałeś zaczyna się dzisiejszy fragment Słowa Bożego. I słowo słyszałeś jest bardzo ważne w ogóle też w kulturze Izraela. Jedna z najważniejszych modlitw żydowskich zaczyna się od jakiego słowa? Słuchaj. Shma Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Słuchaj. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem, Pan jedynie. Delikatnie to, może nie do końca poprawnie tłumacząc. Otwórzmy Słowo Boże dzisiaj. I też się zaczyna od słuchania. Mateusz 5 rozdział. 43 werset. Mateusz 5, 43. Przeczytajmy dalej. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, albowiem jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czy celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy celnicy tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak Ojciec was, który jest w niebiosach, jest doskonały. Amen. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Słyszeliście? A gdzie słyszeliście? Bo ja nie słyszałem. Słyszeliście, a od kogo to słyszeliście? Kto wam powiedział takie słowa? Takich słów nie ma w Biblii w ogóle. Oprócz tego tutaj, że Jezus je mówi. Kto to powiedział? Tylko pierwsza połowa tego zdania jest prawdziwa, jest biblijna i jest cytatem z Księgi Kapłańskiej. Z 19 rozdziału, 18 werset. Nie będziesz się mścił i nie będziesz nosił w sercu urazy do żadnego spośród synów Twego narodu. Będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie samego. Ja jestem Jahwe. I to jest pierwsza część zdania. Natomiast druga część zdania, nie znajdziecie jej nigdzie w Biblii. Nie znajdziecie takiego hebrajskiego cytatu, który by pasował tutaj do tej wypowiedzi Pana Jezusa. Po prostu go nie ma. Połowę tego, co Jezus mówi, jest biblijne, druga połowa jest niebiblijne. I podejrzewa się, że w czasach Pana Jezusa ktoś to musiał mówić, bo ludzie to słyszeli. My wiemy, że dalszy ciąg wypowiedzi Jezusa będzie taki, a ja wam powiadam, prawda, czy a ja wam mówię. I tu Jezus mówi to, co jest rzeczywiście tym, co do przyjęcia. I mówi do ludzi, słuchajcie, słyszeliście, będziesz miłował swoich przyjaciół, będziesz nienawidził nieprzyjaciół. I wielu z nas myśli, no słyszałem, no nie wiem gdzie słyszałem, no słyszałem, ja to ciągle słyszę, ale nie słyszymy tego ze Słowa Bożego. Są podejrzenia co do dwóch źródeł, które mogły to w czasach Pana Jezusa rozpowszechnić w Izraelu. Pierwsze to jest, które jest trudne do udowodnienia, ponieważ nie mamy na to żadnych dowodów. Pierwsze źródło to jest takie, że mówili to zeloci. Pamiętacie, kto to byli zeloci? Zeloci byli to tacy bardzo gorliwi Żydzi, czekający na Mesjasza z mieczami, planujący powstanie przeciwko rzymskiej okupacji, chcieli powtórzyć sytuację z ksiąg machabejskich, to są apokryficzne księgi Starego Testamentu, czyli jeśli ktoś z was ma kanoniczne wydanie Pisma Świętego, ma tam tylko, mówię dla tych, którzy może nie rozumią, natchnione księgi Słowa Bożego, czyli to, co jest Słowem Bożym i jest tak i amen i jest nieomylne.
księgi natomiast apokryficzne, to nie są jakieś księgi demoniczne, złe, grzeszne. Są to księgi historyczne. Mają taką wartość jak wiele innych ciekawych ksiąg z tamtych i naszych czasów. Natomiast jest tam wiele prawdy na temat narodu żydowskiego, która o nim mówi. I tam w księgach machabejskich mamy powstanie Machabeuszy. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany apokryfami, to sobie może troszkę z historii. Jeśli chodzi o historyczną, tych ksiąg są okej. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to dla nas natchnione Słowo Boże, z którego czerpiemy. Słowo Boże to jest Słowo Boże, to jest to, co Bóg powiedział. Myślę, że to jest zrozumiałe, jak ktoś nie rozumie, myślę, że warto zapytać kogoś, kto dłużej czyta Biblię. A więc pierwsza myśl, że takie słowo słyszeliście, że będziesz miłował przyjaciół, nienawidził nieprzyjaciół, pochodziła od zelotów. Ale jeszcze raz mówię, nie mamy na to dowodów, są na to tylko pewnego rodzaju podejrzenia. Natomiast mamy dowody, że na pewno takie nauczanie prowadziła wspólnota w Qumran. Jeżeli ktoś z was również jest zainteresowany pismami z Qumran, bardzo, bardzo ciekawe pisma. Jeśli coś kojarzycie z Qumran, pamiętacie, w 1947 i 8 roku odkryto zwoje z Qumran, gdzie znaleziono cały Stary Testament oprócz Księgi Estery i znaleziono mnóstwo innych pism i nauczań i do dzisiaj zresztą te odkrycia trwają, do dzisiaj się te zwoje tłumaczy, dużo z nich jest przetłumaczonych. W internecie jest nawet strona, która zamieszcza całe dokładne tłumaczenia ich nauki. I wiecie, oni mieli tam oprócz właśnie zwojów Starego Testamentu takie swoje nauczania i było coś takiego, co się nazywało kodeks gminy albo kodeks wspólnoty. I oni tam, jeżeli ktoś was czyta albo ma w domu, czy chce poszukać w internecie, to jest Qumran, to jest werset QS 1:9n. Tam to znajdziecie i tam jest napisane tak. Będziesz miłował synów światłości i obdarzysz nienawiścią synów ciemności. I oni to wszędzie propagowali i być może oni to powiedzieli. Ale tego, aby nienawidzić nieprzyjaciół, a miłować przyjaciół, nie znajdujemy w Biblii. Tak jak mówię, Jezus naucza inaczej i to wiemy. I dalej wiemy, że Jezus przechodzi do czego innego. Ja wam natomiast mówię. To już mamy tutaj Mateusza 5:44 i teraz zależy z jakiego tekstu korzystacie. Są dwa źródła greckiego tłumaczenia Nowego Testamentu. Niektórzy z was będą to mieli napisane tak. Ja natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. A inni będą to mieli napisane tak, tutaj tą różnicę sprawia ten tekstus receptus, to z greki, z czego tłumaczę słowo, prawda? Tłumaczenie jest, mamy coś takiego, na przykład tłumaczenie takie, ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. To jest przekład toruński Nowego Przymierza. Bardzo ciekawy zresztą. Jeden werset, ogrom myśli. Słyszeliście, oni mówią, ktoś tam słyszał, nie słyszał, a ja wam powiadam i otrzymujemy prawdę, która wyrywa z butów. Prawdę, która zmienia nasze uczniostwo, zmienia to i wprowadza na praktyczny grunt to, o czym śpiewaliśmy dzisiaj tutaj. Że chcemy tego Jezusa naśladować, że chcemy iść za Nim, że chcemy uważnie słuchać, że są rzeczy ważne. To, co mówi dla nas Pan Jezus, jest bardzo ważne. Słowo Boże jest najważniejszą rzeczą, jaka kieruje życie. Życiem, wiecie, ja pamiętam, w jakim stanie przyszedłem do tego zboru. Pamiętam, jak zostałem właśnie tutaj w Bielsku, obdarzony miłością, gościnnością i przyjaźnią wielu ludzi, którzy do dziś tu siedzą na sali. Nie wiem, czy to mówiłem tu, bo w środę to wiem, że nieraz wracam, wiem, że się czasem powtarzam, ale kiedy człowiek coś przeżyje, wiecie, ja pamiętam, moja pierwsza wizyta, moje pierwsze spotkanie było ze wspomnianą już grupą domową u brata Bogdana i pierwszy raz pojechałem w środę na nabożeństwo. W jednym i drugim wypadku dwa piwa sobie szczeliłem. Wypiłem dwa piwa dla odwagi, bo mi powiedzieli, że ci kociarze to ci mózg wypiorą. Więc tak po dwóch piwach czułem się pewniej. Się śmierdziałem jak popierniczka. To dziś pamiętam, a w wapiennicy przed nabożeństwem jeszcze wypaliłem, bo dwie godziny kto wytrzyma bez.
byłem absolutnie niewolnikiem grzechu, nałogów i swoich przyzwyczajeń. Bóg przyszedł i absolutnie zmienił moje życie. Wychowałem się tu niedaleko stąd, w hotelu robotniczym. Nie miałem pojęcia o tym, że Pan Jezus może człowieka do czegoś w ogóle powołać, wiecie, nigdzie w życiu mi nie szło. Zaczynając od szkół, a kończąc na wojsku, wszędzie, gdzie poszedłem, wyrzucano mnie dyscyplinarnie. I nagle ktoś wziął moje życie i zamienił moje życie nie w to, co ludzie mówią, co słyszeliśmy, że to bywa tak, a to bywa siak, tylko stała się prawda Słowa Bożego w moim życiu. I dzisiaj też śpiewaliśmy, że chcemy za Nim iść, chcemy być pod Niego formowani. Wiecie, jeden werset, ogrom myśli wspomnień, przepiękny duchowy krok na dzisiaj dla ciebie, skądkolwiek pochodzisz, to dzisiaj możesz wyszeptać do Boga: chcę być Tobie posłuszny, mów do mnie, Duchu Święty, a Pan będzie dziś do ciebie mówił. Nieraz z tego miejsca to mówiłem, cud się rozgrywa między ustami kaznodziei, a uszami słuchacza. Cud jest w Słowie Bożym. Ja niewiele z siebie mogę dać, ja mogę coś mi powiedzieć. Ale cud tego, że Bóg się stanie tym, którego będziesz słuchał, stanie się najważniejszy i włoży w ciebie nowe życie, pochodzi od Niego. Wiecie, kiedy przyszedłem do tego zboru, miałem ledwie skończoną szkołę podstawową. Nigdzie w życiu nie mogłem znaleźć miejsca. Oczywiście dzisiaj mam wyższe wykształcenie i tak dalej. Ale kiedy tu przyszedłem, nie potrafiłem sobie nawet poradzić, jak mówię, z podstawowymi grzechami. Ale Bóg, który dotknął mnie słowem, to nie tylko było, wiecie, prawdą to, że po prostu znalazłem Kościół, przeczytałem, w co wierzą. Myślicie, że mnie obchodziło, w co my wierzymy? Mnie w ogóle nie obchodziło, jaki jest spis wiary. Ja wiem, że niektórzy z was może są intelektualistami, przyszli tu i najpierw sprawdzili, w co ten Kościół wierzy, potem do niego przyszli. Ja mnie nie obchodziło. Ja do dziś pamiętam moją pierwszą modlitwę, zanim tu przyszedłem. Na kacu w sobotę rano modliłem się: jeżeli jesteś jakiś Buddo, Kryszno, Jehowo, albo kto ty tam w ogóle jeszcze jesteś, to weź coś zrób z tym moim życiem, bo mam dość. Wiecie co, nie trafił mnie piorun z nieba, nie zagrzmiało, Bóg się nie pogniewał, zobaczył, że jestem w rozpaczliwej sytuacji braku wysłuchania w moim życiu prawdy. Że jestem w rozpaczliwej sytuacji tego, że muszę posłuchać to, co naprawdę zmienia. Ci muzułmanie mówią o chrześcijanach, że jesteśmy ludźmi księgi. I niektórzy chrześcijanie im przytakują, mówią: no, my jesteśmy ludźmi tej księgi. To jest bzdura, my nie jesteśmy ludźmi żadnej księgi. Oni są ludźmi księgi, ich księgą jest Koran. My nie jesteśmy ludźmi księgi, my jesteśmy ludem żywego Boga, który w żywy sposób do nas przemawia. My nie cytujemy wersetów, my żyjemy żywym Słowem Bożym, które jest natchnione Duchem Świętym i zmienia w rzeczywisty sposób życie człowieka. Tak i amen. To jest żywe Słowo Boże, natchnione Duchem Świętym. Pewnie, że to jest dla nas bardzo ważna księga, ale my nie polegamy na tym, że tylko czytamy. Ale kiedy czytamy, to co robimy? Jeśli rzeczywiście czytasz Słowo Boże, co robisz? Mówisz: Panie, Duchu Święty, mów do mnie, zmieniaj mnie, dotykaj mnie. Ja nie chcę przeczytać tego tak, jak czytałem gazety. Ja nie chcę przeczytać tego jak książkę. Ja potrzebuję Twoje żywe, dotykające Słowo. Bóg mówi, że na początku Bóg stworzył Bereshit bara Elohim. I kiedy mamy to słowo bara tworzył, to było Słowo, które Bóg, potrzebując nic, robił wszystko. My potrzebujemy tak dużo i jeszcze dalej z tego jest nic. On tworzy Słowem, Jego Słowo żyje, bo On jest Bogiem żywych. On nie jest Bogiem wspomnień. My nie czytamy historii, my czytamy Słowo, które dzisiaj o tym, że Bóg uwalnia grzeszników z oków grzechu, rzuca kajdany, uzdrawia, chrzci Duchem Świętym. To, co pisze w tej księdze, jest żywą prawdą dzisiaj. Amen. Wow. No i to by był wstęp. Teraz kazanie powiem. Cały ja, nie? 15 minut. Nie żartuję. A ja wam mówię, on mówi coś, co musimy usłyszeć. Słyszenie jest ważne. Wiecie, kiedyś, ileś lat temu pojechaliśmy, wziąłem grupę, czasem oprowadzam po różnych historycznych miejscach, lubię historię, wziąłem grupę Amerykanów i zawiozłem ich do obozu w Majdanku.
I myślałem wtedy, że ja ich oprowadzę, ale trafiliśmy na grupę amerykańskich Żydów i przyłączyliśmy się do tej grupy, ponieważ rabin, który ich prowadził, rewelacyjnie opowiadał. Świetny był, po prostu otwarłem usta i słuchając, ten człowiek mówi. I weszliśmy w okolice krematorium, gdzie zagazowano setki tysięcy ludzi, gdzie zamordowano tak wiele niewinnych istnień, gdzie po prostu zrobiono taką krzywdę narodowi Bożemu. I ten rabin stanął tam i zaczął opowiadać jedną historię, otworzył jakieś wspomnienia i zaczął opowiadać o grupie Żydów, która została wpędzona do tego krematorium. Starcy, kobiety, dzieci i ludzie uznani za niezdolnych do pracy. I kiedy ich upchano, zamknięto drzwi i tam, wiecie, była takie, tam gaz odkręcano, tam to troszeczkę inna była ta technologia mordowania ludzi. W każdym razie, kiedy rozpoczął się ten mord, więźniowie obsługujący to Sonderkommando, obsługujące komory gazowe, wspomniało taką sytuację, że w pewnym momencie, pomimo krzyków, wrzasku, hałasów, przebił się przez ciszę, czy przebił się, przepraszam, przez ten tumult, nie ciszę, przebił się głos, który sprawił, że jak gdyby wokół była cisza, powiedział. Że jakby wszyscy to usłyszeli i więźniowie, nawet obsługujący, zadrżeli. Usłyszeli krzyk starego rabina, który z głębi krematorium zawołał: Shma Israel Adonai Elohim. Wiecie, dla mnie, wyłączyłem się wtedy. Pomyślałem sobie, a jakie by były moje ostatnie słowa, gdybym umierał? Ten stary, umierający człowiek w tym tumulcie postanowił zawołać: Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jedynie. I to było ostatnie, co w życiu krzyknął. Pomyślałem sobie, gdybym wiedział, że została mi minuta, to co można większego powiedzieć? Co jeszcze moje uszy mogą słuchać? Co jeszcze moja myśl może przyjąć? I dlatego mu dzisiaj mówię: proszę Cię, Duchu Święty, mów do nas, sprawiaj, byśmy słuchali i naśladowali Jezusa. Bo powiedziano, że będziesz miłował przyjaciół, nienawidził nieprzyjaciół. A Jezus mówi: nie. Ja wam chcę powiedzieć coś zupełnie innego. Czytając powoli, coś zaczynamy widzieć, a ja wam mówię. Czyli to jest Słowo Boże, już powiedziałem, żywe Słowo Boże. Miłujcie nieprzyjaciół. Kto uczynił to pierwszy, ty czy ja? My, gdy byliśmy jeszcze jego wrogami, on nas już co? Umiłował. Ja jeszcze opowiadałem kawały o Bogu. Ja jeszcze plułem na wszystko, co święte, i mówiłem głupoty. Żyłem życiem dalekim od Biblii i Kościoła, a On już tam na Golgocie mnie umiłował i ciebie. Skądkolwiek pochodzisz, może byłeś bardzo pobożny z kolei, może bardzo wielkim intelektualistą jesteś, może jesteś nawróconym alkoholikiem. Nieważne, zawsze mówię, samochody są lepsze i gorsze. Grzesznicy są tylko gorsi. Jesteśmy tymi, których wyciągnął. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. On pierwszy to zrobił. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. On nie tylko to mówił. On tak żył. Kiedy go przeklinali, on błogosławił. To on pierwszy zaczął się modlić: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zło myślało, że krzyż go uciszy. A krzyż go nie uciszył, bo chwilę później mordowany Szczepan co powiedział? Przeklinam was, faryzeusze i uczeni w piśmie. Nie. Kamieniowany Szczepan powiedział: Ojcze, wybacz im, Panie Boże. Oni nie wiedzą, co czynią. Odpuść im to. Naśladowca Jezusa szedł śladami mistrza. O to się modlę, żeby się działo w moim życiu. Wyłania się czyjś charakter. Dobrze tym czyńcie tym, którzy was nienawidzą. On tylko dobrze czynił. On nie tylko to mówił, on tak żył. I módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują. Jak to? To nie pisać żadnych listów? Petycji? Gdzie jedną z herezji współczesnego religijnego świata, jest ich kilka, można bym całe nauczanie mógłbym na ten temat zrobić albo książkę napisać. Ostatnio mówią o wielkiej herezji religijnego świata, która się nazywa Taki już jestem, pamiętacie? Powiedziałem, to jest herezja. To po co w ogóle tu przychodzić, jak już taki jestem? Ja właśnie dlatego przychodzę, bo chcę być jak Jezus, amen. Wiem, że mi to idzie opornie. Ci z was, co mnie znają, wiedzą, że tego Jezusa we mnie ciut widać, ale daleko mi jeszcze, nie? Ale chcę być, uczę się. Druga herezja to jest obrażone uczucia religijne.
czy jakby Pan Jezus miał obrażone uczucia religijne, on powiedział, zaraz Bóg mi może wystawić legiony aniołów, jeśli będę chciał. Jedna jego myśl mogła sprawić, że ziemia się by zamieniłaby się w zielony dymek i nawet nikt by nie mógł Panu Bogu powiedzieć, że nie miał racji. Ale do końca nas umiłował, aż do krzyża. Bo zgorszenie jest cechą ludzi słabych. Uczniowie Chrystusa się nie gorszą. Uczniowie Chrystusa mogą się rozpłakać. Można cię zranić, możesz się rozpłakać. Można ci zrobić krzywdę. Można cię nawet zdenerwować. Ale Chrystus będzie najważniejszy, ponieważ Jego Słowo przemienia ciebie i mnie na Jego obraz. Tutaj w bagażniku mam książkę Eusebiusza z Cezarei, która opisuje potężne prześladowania Kościoła. Czytam już kolejną księgę. I wiecie, mógłbym wam opowiedzieć dziesiątki przykładów Kościoła wygnanego na piach Koloseum, wypędzonego ze swoich domów, gdzie tyrani zastanawiali się, co w tych ludziach jest, że oni nas nie nienawidzą, że oni nas błogosławią. Jest w nich Jezus. Kiedy popatrzycie na wszystkie owoce Ducha Świętego, zobaczycie charakter Jezusa. Można użyć słowo owoce Ducha Świętego albo charakter Jezusa. Wyjdzie to samo. To Jezus. Widzę Go tutaj. Widzę tutaj drogę na krzyż. W tym wersecie On nie tylko uczy, ale On to zrobi, co uczy. To jest stan duchowy, w jakim Zbawca szedł na krzyż, ten werset. Co się dzieje? Otoczony nieprzyjaciółmi, otoczony przeklinającymi, otoczony nienawiścią, otoczony złem, prześladowany. Robi wszystko to, co mówi 5:44. W niczym nie jest tak, że On mówi, wiecie, to teoria. Ale mi wolno więcej, bo ja jestem ktoś tam. Nie. Nie upodobał sobie być równym Bogu, ale przyjął postać sługi, niewolnika, można by powiedzieć. Jaka jest reakcja na to, co go otacza? Bezwarunkowa miłość, błogosławieństwo, czynienie dobra i modlitwa. Kiedy to czytam, widzę, ile się muszę nauczyć w życiu. Jezus na krzyżu, otoczony nieprzyjaciółmi był, jeszcze raz powtarzam, otoczony przeklinającymi, otoczony nienawiścią, otoczony złem, prześladowany. Bóg wiedział, w jakim środowisku będziemy żyć. Gdyby wiedział, że po nawróceniu siedzenie w kościółku i życie chrześcijanina to jest taka jedna wielka sielanka, to nie powiedziałby, nie osądzajcie, nie potępiajcie, przebaczajcie, dawajcie. Po co bym miał to mówić, skoro to jest jedna wielka sielanka? Czy kogo mam osądzać? Komu mam przebaczać, jak nie ma komu? Wszyscy cudowni. Nawróciłem się, żadnych problemów przecież już nie ma. To po co to on mówi? Po co mi mówi, gdy pójdziesz przez wody, nie utoniesz, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz? Po co to mówi? Tak dla poezji, żeby było o czym śpiewać. On to mówi, mówi, wiem, w jakim świecie będziesz żył. Wiem, jakie niedoskonałości cię otoczą. Jezus na krzyżu spełnia i wypełnia to, co nauczał. Jest tym, co głosi. Też chcę być tym, co głoszę. Bo nie idzie mi tak dobrze. Też chcę tak kochać, jak On kochał. I czasem modlę się, Panie, wybacz, że ciągle nie kocham Cię tak, jak chciałbyś być kochany, jak Ty uczysz, by kochać. Bezwarunkowo miłował, błogosławił, czynił największe dobro, modlił się zaczynających zło prześladowców. To jest ta droga krzyżowa, droga na krzyż. W jednym wersecie wypełniało się to wszystko, kiedy szedł na krzyż. Teraz mówi nam, że to słowo jest dla nas, bo on to mówi dla nas. Wiemy, że fragment, który czytałem, jest częścią kazania na górze. Czy ktoś z nas mógłby się o swoich siłach, przyjaciele, zmierzyć z tym słowem? Nie ma szans. Jest taka stara pieśń, purytańska pieśń. George Jansium w swoim czasie rozpropagował, jeśli słuchacie czasami muzyki z tego klimatu, Lord, prepare me to be your sanctuary. Panie, przygotuj mnie być Twoją świątynią, czystą, świętą, pełną chwały i czci. To jest coś, co On robi. To nie jestem w stanie ja robić. Dawid, gdy się modlił, serce czyste stwórz we mnie, używał tego samego słowa, co na początku Biblii, bara. Bara jest słowem, znaczy tworzyć, ale tylko Bóg to może. To jest słowo, które należy tylko do Boga.
tego nie może człowiek. I kiedy modli się Dawid, serce czyste we mnie stwórz Boże, to wie, że nie ma sensu mówić: Panie Boże, żadnej więcej batrzeby, żadnych więcej cudzołóz, żadnej więcej upadków. On wie, że dziś powiem, jutro znowu to samo zrobię. Boże, Ty we mnie stwórz czyste serce. W ten sam sposób, jak światy stworzyłeś. Ty potrzebujesz nic. Po prostu miłość Twoja starczy, żeby się we mnie nowe poczęło. Czy się mogę zmierzyć z tym słowem? Bóg tego nigdy nie będzie wymagał od starego Adama, aby próbował w to słowo wejść i aby się działo prawdą. Jeśli żyję w świecie starego Adama, który się zastanawia, czy na pewno Bóg powiedział, a może Boga nie ma, a może jest, a może to, a może siamto. Wiecie, kiedy Biblia mówi, że głupi w sercu swoim nie ma Boga, to tu nie chodzi o takich, wiecie, ateistów, bym powiedział. Tu bardziej w znaczeniu tego psalmu chodzi o to, że głupi powiedział w swoim sercu, że Bóg nie widzi, że w tym miejscu, w tej sprawie, w tej sytuacji nie ma Boga. Coś jak na zasadzie, słuchaj, rodziców nie ma w domu, robimy co chcemy. Nie, że w ogóle. Nie, chodzi o to, że mogę robić, tak nikt nie widzi, nie? Ale patrzę, czy mogę wejść w to. Mi nie chodzi o to, jak daleko mogę odejść, żeby nie stracić zbawienia, bo jest takie pytanie. Słyszałem, jak ludzie je zadają. Bracie, a czy jak to zrobię, to nie stracę zbawienia? Czy to jest bardzo źle zadane pytanie? Po pierwsze, wzbudza niepotrzebne kontrowersje i pytania, które teolodzy obecni na sali wiedzą już jakie. To jest bez sensu. Wyobraźcie sobie męża, który pyta żony: słuchaj, ile razy cię mogę zdradzić, żebyś się nie obraziła? To ona myśli: chłopie, ty mnie w ogóle kochasz? I właściwie zadane pytanie, jak blisko ciebie mogę być, Panie, żeby móc być twoim narzędziem? To jest ta prawda, w którą nas wprowadzał dzisiaj tutaj zespół uwielbienia. Żebym był do twojej dyspozycji. Nie, jak daleko mogę iść, żeby przypadkiem gdzieś do piekła nie pójść. Bo naprawdę chrześcijaństwo nie polega na tym, że ci się pykło w życiu i może nie pójdziesz do piekła. Teraz tylko się tego utrzymać. Chrześcijaństwo polega na tym, że ci się Jezus objawił i mogę się do Niego upodabniać, być Jego uczniem, stawać się podobny do Niego, uczyć się wyznawać moje grzechy i chodzić za Jezusem. Zgodzicie się z tym? Gdyby nie Szczepan, zdawałoby się, że to się nie da uczynić faktem życia, ale u niego to było. Tu pisze o utracie, o traceniu siebie. Wiecie, ja mam trochę problem z traceniem siebie. Mnie jest ciągle w życiu jeszcze trudno nawet tracić to, co mam, nie mówiąc o sobie. Mi się ostatnio iPhone rozbił, to byłem wściekły 3 dni. No nie byłbyś. Nie. Ale on tu mówi o traceniu siebie, mówi o jakiejś lekcji, że jest coś, co sprawia, że Bóg staje się kimś tak wielkim, że nawet siebie tracąc, staje się to radością. To nie chodzi o jakiś teraz ascetyzm, o takie zrobienie sobie krzywdy, żebym się poczuł prawie jak Pan Bóg, bo to jest taka sama pycha jak inna. To nie o to chodzi. Jezus podczas procesu, podczas męki postąpił tak, jak uczył. My nawet nie zbliżyliśmy się do Jego stopnia pokory i posłuszeństwa, ale dzisiaj się uczymy. Wiecie, Jezus nie odpłacił nam tym, co nam się należało. Powiedzcie mi, ilu z nas byłoby dzisiaj tutaj, gdyby Pan Bóg odpłacał nam tym, co się nam należy? Następna, trzecia idiotyczna herezja tego świata. Zresztą już mówiłem kiedyś w innym temacie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Znacie bardziej heretyckie i głupie przysłowie? Komu z was tak Bóg zrobił, jak wy Bogu? Kogo znacie, komu tak zrobił Bóg, jak on Bogu? Ja znam Golgotę. Przeczytałem o niej. I wiem, że to jest nieprawda, że Bóg mi daje według tego, co ja robię. Wiem, że przeczytałem o Bożej miłości, gdzie Jezus powiedział: jakim jesteś, takim do mnie przyjdź. Przychodź takim, jakim jesteś. To jest Boże wezwanie Ewangelii. Oczywiście ma ono drugą stronę. Nie przychodź tylko takim, jakim jesteś, ale nie zostawaj takim, jakim jesteś. Będziesz 5 lat chodził do kościoła takim, jakim jesteś, to nie wiem, co to będzie. Ale nie naśladowanie Jezusa, nie? Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. To jest w tym samym duchu. Tyle, że tutaj mamy to już w Biblii. I ludzie sobie to łączyli.
z Księgi Wyjścia, prawda? 21, 22 do 27, tam mamy tego dużo. A ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale ku temu, który cię uderzy w twój prawy policzek, zwróci drugi. Umiłował mnie, to on zrobił. On powiedział, oczywiście, że tak tam pisze. Jezus nie mówił, tego tam nie ma. To akurat tam jest. Ale zobaczcie, jak Pan żył. Pozwolił się okradać i poniżać temu, który chce się z tobą procesować i wziąć suknię, zostaw i płaszcz. Zdarli z niego jego szaty. A na koniec zdarli z niego wszystko i przybili go do krzyża. Nie wiem, czy wiecie, Rzymianie nie krzyżowali tak pięknie jak na obrazkach. Na obrazkach Pan Jezus jest skromnie przysłonięty, ponieważ obrazki wymagają tego z powodu naszej kultury i etyki. Ale etyka rzymska polegała na kompletnym, znaczy etyka, postępowanie rzymskie, to jest lepsze powiedzenie, polegało na kompletnym poniżeniu niewolnika, czy więźnia dokładniej, który był prowadzony, kryminalisty. Krzyżowanie było śmiercią dla kryminalisty. Był często pobity i był obdzierany całkowicie do naga i tak był przybijany do krzyża. Tam nie było żadnych pobożnych szat. Tam był huk gwoździ, młotków i straszna śmierć. A Izajasz ponad 700 lat przed tym zobaczył ten krzyż w Bożym sercu, kiedy się modlił i powiedział słowa: pomiędzy przestępców został co? Zaliczony. Słyszycie, co mówimy? Raz, dwa, trzy. Dzisiaj trzech bandziorów ukrzyżowali. Zaliczony. Ten pośrodku to Jezus. Zaliczony do bandytów. Pozwalał się do tego stopnia okraść. Musiał? Pamiętajmy, że również prawda biblijna mówi, że jego życia nikt nie wziął. On swoje życie za nas dał. My nic nie możemy Bogu wziąć, gdy Bóg nie chce. Cię kiedyś słyszałem, jak jeden do mnie człowiek mówi, wiesz, w Starym Testamencie Bóg próbował zabić Mojżesza. Ja mówię, Bóg nic nie próbuje. Bóg naprawdę nic nie musi próbować. Gdyby chciał, to by zabił. On nic nie próbował. Zrobił tyle, ile trzeba było, żeby się Mojżesz uczył. Bóg nie musi próbować czegoś. Bóg nigdy nie powiedział, ani Jezus nigdy nie powiedział, ops, nie udało się, ops, wybaczcie. Nie. Kto by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę, idź z nim dwie. Co ja robię ostatnio? Co to są za wersety, co czytam? Czy wyciągam coś? Czy pomyliłem sobie tekst? Nie. Czytam fragmenty kazania na górze, które wypełniają się w tym 5:44. Poprowadzono go za miasto, jak zbira, jak już powiedziałem. Kto by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę, idź z nim dwie. Skąd coś takiego się wzięło? Wiecie, problem był w tym, że nie tylko Żydzi mieli sabat, który ograniczał odległość niesienia, ale mieli na swoim terenie okupantów. A Rzymianie się nie cackali. Kiedy było coś do zrobienia, wjeżdżali na plac i mówili, ty, tutaj, zaniesiecie to, zaniesiecie tam. I Rzymianie się nie cackali, po prostu kazali, co zrobić, trzeba było zrobić. Ale nie można, bo to, bo tam. Kto cię prosi? Może chodzi też o pomoc, nie wiem. Rób. Jezus zupełnie zmienił sposób. No ale jeżeli ja go nie lubię, miłujcie nieprzyjaciół. A jeżeli Jezus, chcesz być podobny do mnie? Temu, kto ciebie prosi, dawaj. Temu, kto ciebie prosi, dawaj. Od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, bo Pan się nie odwraca. On dał nam zbawienie i dużo, dużo więcej. Czasem wiele nad nam zajmie, zanim dojdzie do nas, ile otrzymaliśmy. Zanim nauczymy się myśleć tą mądrością Słowa Bożego. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Nie byłem mu bliski. Byłem raczej jego wrogiem. Gdyby nie kierowało Jezusem to, co wziął od Ojca, bo Jezus powiedział, że nigdy nie powiedziałem niczego, co nie wziąłbym od Ojca. Nigdy nie zrobiłem niczego, co nie byłoby wolą Ojca. Gdyby Bóg chciał się zemścić, to by mnie już nie było.
Nie ma więc posłuszeństwa i uniżenia większego niż wziąć swój krzyż i powiedzieć, pomimo, że mój bliźni nie jest tym, co bym chciał, pomimo, idę za mistrzem, nie za swoim gniewem, nie za swoimi ambicjami. Nie szukam przeciwnika, poszukuję Pana, mistrza, który uformuje moje życie tak, abym mógł mnie użyć. Co za piękna modlitwa dzisiaj. A ja wam mówię. Ja ci, to jest dla mnie piękne. A ja wam mówię. To a ja wam mówię rzuca takie wyzwanie. Kogo chcesz słuchać? Mnie? A ja wam mówię. To znaczy ja wam mówię, bo wiem, że inni mówią, ale ja wam mówię. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Błogosławcie tych, co przeklinają. Co tu widzicie? Tych, którzy was przeklinają, błogosławić? Dobrze czynić tym, którzy nienawidzą, modlić się za tych, którzy fałszywie oskarżają, prześladują nas? Wiecie, co tu widzimy? Tu widzimy agapę. Widzimy bezwarunkową miłość. Pamiętacie, w innym nauczaniu, nieraz w tym zborze to słyszeliście. Są miłości warunkowe, które wymagają warunków. I jest bezwarunkowa miłość agapę. Ona mówi, cokolwiek zrobisz, i tak będę cię kochać. Taką miłością miłował was Bóg. Bezwarunkowo. Miłość agape nie jest jedynie miłością bezwarunkową. Ma jeszcze jedną cechę. Wiecie, co to za miłość? To jest miłość, którą miłujemy naszego bliźniego nie po to, żeby się nasz bliźni nawrócił, ale miłujemy nią, ponieważ naśladujemy Chrystusa. Usłyszeliście mnie? Słyszycie mnie, przyjaciele? My nie dlatego modlimy się, by Bóg dał nam zdolność miłowania miłością agapę, ponieważ wiecie, jak będę taki fajny chłop, no to może się ktoś jeszcze nawróci. Miłuję tą miłością, ponieważ Boga miłuję. A jeśli miłujemy tą miłością, czynimy dobro, gdy je czynimy, ludzie widzą i chwalą Ojca w niebie. To się dzieje, ale ona, celem jej nie jest nawrócenie bliźniego. Celem jest wyznanie Bogu miłości, że nie ma warunków, Panie, które mogłyby unieważnić Twoje słowo w moim życiu. To nie jest miłość okazywana przez sentymentalne uczucia. Trudno o sentymenty wobec nieprzyjaciół. Kiedy wyrzynano wczesny Kościół, tam nie było żadnej sentymentalnej miłości. Tam była miłość, która jest decyzją. Miłość, która chciała naśladować Syna Bożego. Kiedy Septimus Severus pędził ich na śmierć, tam nie było sentymentów. Tam była decyzja. A tyran pytał, co to za elity, co to za ludzie? I w tym samym piątym rozdziale, wiemy, że to jest to kazanie na górze, Jezus mówi, czym są błogosławieństwa. Błogosławić znaczy życzyć szczęścia. Przeklinać znaczy życzyć nieszczęścia. Błogosławieństwa, to co wyrażamy działaniem, myśleniem, mówieniem, czyli czynienie dobra. I mówi, nie zapalają też lampy, nie stawiają je pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, co jest korzec? Korzec to jest taki koszyk. To jest miara do mierzenia ziarna, do mierzenia pewnych płodów. Był rodzajem miary. A Jezus mówi, nie stawiają światła pod korcem. I tak do mnie dociera tutaj, że moje świadectwo Chrystusa nie może być mierzone korcem, ludzką miarą. To nie ja będę decydował, komu pokażę, że Bóg jest dobry. Bo wiesz, ciebie to akurat nie lubię. Ty się odwal, tobie nie pokażę. Pod korcem akurat w twoim wypadku, nie. Tu ludzkiej miary nie może być. Nie stawia się światła pod korcem. Światło świeci. Jezus to inaczej później ujmuje. Deszcz czy słońce świeci na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. W czasie ulewy tak samo zmoknie i złodziej, i dobrodziej. Korzec to miara, ale my nie mierzymy miarami tego świata. Duchowym życiem, modlitwą mierzymy, że przynosząc dar na ołtarz, mam wszystko załatwione z ludźmi. Nie ma we mnie niczego z ducha Kaina. Nie ma we mnie niczego z zemsty. Jeśli jest, wracam. Chcę być przed Panem czystym.
Wiecie, czym byłoby nauczanie Jezusa, gdyby tym nie żył? Czym będzie zbór? Czym będzie nasz Kościół, jeżeli nie będziemy tym żyli? Czym byłaby ofiara i modlitwa Jezusa bez tego, gdyby na krzyżu nie powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią? Gdyby nie powiedział: Piotrze, chodź tutaj. A Piotr już był bankrutem, pamiętacie? Piotrze, i Piotr już nie mówi: Panie, ja wiem, powiem Ci, co wiem. Panie, Ty wiesz, ja już nic nie wiem, Ty wiesz. Ja, Piotr został po gorzkim płaczu, gorzkimi łzami zmyty, zbankrutowany Piotr, który myślał, że wszystko wie. To jest to miejsce. Ale po co to wszystko? Tu nie chodzi o jakieś niepójście do piekła. Zbir na krzyżu obok Jezusa nie słyszał kazania na górze. Kluczem kazania na górze, on to, wiecie, głównym słowem kazania na górze nie jest słowo błogosławieni. Głównym słowem kazania na górze jest słowo ojciec. Ojciec. Główną myślą jest stawanie się zakochanym w ojcu dzieckiem. Bo niczym innym przed Bogiem być nie możesz, tylko dzieckiem. Możesz sobie wymyślać, że po upadku w grzech jak syn marnotrawny pokombinuję, kim ja tam będę. Nie, możesz być tylko dzieckiem Bożym. To jest to, co Bóg dla ciebie ma i to jest niezmienne. 17 razy, policzyłem sobie kazanie na górze, przejrzałem 17 razy, jest słowo ojciec. Może ktoś z was doliczy się więcej, tak? Ja policzyłem. Pan powie tak. To jest piękny 45 werset. Jeszcze raz wyłania się słowo ojciec, ale w przepięknej kontakcie, kontekście dzieci. Tak czyniąc, posłuchajcie tego, otwórzcie serca. Nie słuchajcie słowa Bożego z przyzwyczajenia. Tak czyniąc, zachowujecie się jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. Słyszycie? Jacie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi, dobrymi, deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Oto usprawiedliwienie w Chrystusie. Oto moje życie w Chrystusie. Mogę żyć dla bliźnich. On sprawił, że deszcz spada na takich i takich. Słońce świeci na takich i takich. I ja żyję, by tacy i tacy Chrystusa we mnie widzieli. To jest ten sens. Powoli zbliżając się do końca, takie myśli. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, to jest ten 46. Jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czy strzelnicy nie czyną podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Czy widzicie coś tutaj? Jak macie Biblię, przyjrzyjcie się temu. Co tu widzicie? Tutaj jest coś, co się aż normalnie w oczy rzuca. Coś, co krzyczy i chce zostać powiedziane. Chce zostać zauważone. Jeśli okazuje miłość tym, którzy nas kochają, co wynagradzać? To celnicy to robią. Jeśli pozdrawiam tylko tych, co mnie lubią, poganie też to robią. Co tu widzicie? Wiecie, co tu widzicie? Jedną z najbardziej wstrząsających prawd, jaka dzisiaj może do ciebie dotrzeć. Jeśli tak chcesz żyć, to nie potrzebujesz Pana Jezusa. Do takiego życia Jezus w ogóle nie jest potrzebny. Mógłby w ogóle nie przyjść i mógłbyś Go w ogóle nie poznać. Po prostu nie jest potrzebny, żeby tak żyć. To jest życie omijające Jezusa. Potrzebny wam jest Jezus, żeby lubić tych, co was lubią? Mi nie. Niektórzy z was mnie tak lubią, że jak was widzę, to od razu was z radością ściskam. I wcale nie potrzebuję jakiejś, wiecie, wielkiej mocy Bożej, żeby normalnie cię lubić. Wiesz, bracia, jak cię widzę normalnie, no gdyby nie Bóg, to bym ci przyłożył. Nie. Ja nie potrzebuję. Wielu z was mi tyle w życiu błogosławieństwa i dobra wyświadczyło, że ja was lubię i bez Pana Boga. Ale cieszę się, że w Chrystusie się możemy miłować. Zrozumcie, co próbuję powiedzieć oczywiście, nie łapiąc mnie tu za słowa. Jeśli ktoś ci dobrze czyni, potrzebujesz jakiegoś cudu, żeby go kochać i żeby go pozdrowić? Nie, do tego Jezus nie jest potrzebny. Jezus mówi: tak czynią mi celnicy, tak czynią mi poganie.
Celnicy i poganie to byli ci, co się nie przejmowali Bożymi zasadami i nie znali Boga. Do takiego życia nie potrzebuje Jezusa. Jezusa potrzebujesz do życia. Akurat tutaj może trudno mi jest to powiedzieć, ale w swoim zborze kiedyś powiedziałem tak. Wiecie, czym się różni swój zbór od nie swojego zboru? Znaczy zbór, w którym pastorem byłem. Gdzie przez wiele lat z ludźmi różne sytuacje przerabialiśmy. Powiedziałem tak, być może są rzeczy, w których was zraniłem i zawiodłem. I nawet o tym nie wiem. I były rzeczy, w których oni mnie zranili i zawiedli. Ja nawet nie wiedziałem, że o mnie źle mówili niektórzy. Czy nie potrzebowałem Jezusa, żeby ich miłować? Potrzebowałem. Ja potrzebowałem. Są ludzie, którzy mi zrobili rzeczy, że potrzebowałem Jezusa, żeby pójść i wyciągnąć rękę. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, żeby miłować wszystkich, bo tych, co są fajni, to akurat sobie radzę, do tego starczę ja. Jeśli druga rzecz, którą widzę w tych wersetach, jeśli błogosławimy tylko naszych przyjaciół, to wiecie, co nam nie grozi? Nie grozi nam absolutnie żadna fałszywość czy hipokryzja. Grozi ci hipokryzja wobec miłowania przyjaciół? Gorzej z tymi, co ci szpilę wbili, nie? Chwała Bogu, bracie, no chwała Bogu, chwała Bogu. No gdzie ty? Wiecie, o czym mówimy? Tu grozi hipokryzja. Tu jest nam potrzebny Jezus. My mamy inne powołanie. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I zacznijmy od tego. Najpierw zobaczyliśmy Jezusa. Teraz możemy wchodzić w Jego ślady. Jeśli dalej lubisz tylko tych, co Cię lubią, to możesz stąd wyjść. Nawet modlitwy dziś nie potrzebujesz, bo naprawdę nie przestaniesz ich lubić. Nie przestaniesz ich lubić, przepraszam. Jeśli pozdrawiasz tych, co Ciebie błogosławili w życiu, możesz stąd iść bez modlitwy. Nic Ci się w życiu nie zmieni. Ale jeżeli jesteś tu dzisiaj, jesteś mężczyzną, kobietą, należysz do młodzieży, do średniej generacji, starców, masz wyższe, średnie, niższe, albo w ogóle może czytać nie umiesz, pewnie takich nie ma. Kimkolwiek byś nie był, te rzeczy teraz nie mają znaczenia. Gdzieś w jakimś miejscu twojego życia ktoś cię zranił, ktoś cię zawiódł, ktoś ci zrobił krzywdę. Jezus mówi, potrzebujesz mnie tutaj, żeby to było uzdrowione. Potrzebujesz mnie dlatego, że chodzi o kształtowanie w nas Chrystusa. Jeszcze raz mówię, nie chodzi o to. My nie jesteśmy ludźmi, którzy mają baner wywieszony przed Kościołem. Tu się spotykają ci, co nie idą do piekła. To nie o to chodzi. Tu spotykają się ci, co miłują Chrystusa. Amen? To o to chodzi. Jeżeli potrzebujesz duchowego prowadzenia, ja wiem, że najlepsze wezwanie do modlitwy to jest, często je stosuję i mówię ludziom w ten sposób. Znajdź czas, żeby być z Bogiem sam na sam i opowiedz Mu kazanie albo opowiedz Mu fragment słowa, które czytasz. Czasem ludzie mnie pytają, jak Ty to robisz, że się przyjdziesz do kaplicy i 2 godziny siedzisz i się modlisz. Ja czasem Bogu opowiadam, co przeczytałem w Biblii. Spróbujcie. Odkryjecie nowy wymiar modlitwy. To jest modlitwa Słowem Bożym. Opowiadajcie Ojcu, co czytacie. Zachęcam, byście to zrobili, ale być może potrzebujesz wsparcia Kościoła. Jeżeli czujesz, że dzisiaj Pan mówił do Ciebie, że są sprawy, szczególnie w tym świecie, są ludzie, którzy Cię w pracy albo w jakichś innych dziedzinach życia oszukali, poniżyli, znieważyli, zrobili Ci krzywdę i potrzebujesz tej zdolności od Pana, podnieś rękę, chcemy się o Ciebie pomodlić. Nikogo na środek nie będę wyciągał. Trzymajcie na chwilkę ręce, jeśli możecie. Tych z was, którzy siedzą, zobaczcie, kto podnosi rękę, szczególnie obok was. Popatrzcie po sali. Pamiętacie, ostatnio to już powiedziałem. To miejsce jest domem czego? Modlitwy. Jeśli gdzieś wypada się modlić, to wypada się modlić tu. Dobrze, no wypada się modlić, nie? Ludzie, którzy podnoszą rękę, mówią, słuchajcie, przyszliśmy tu, potrzebujemy modlitwy. Czy ci z nas, którzy jej dziś nie muszą podnieść, mogą im odmówić? Podnieście rękę, kto potrzebuje modlitwy. Jeszcze raz, żeby was widzieli, ci, którzy do tej pory może się zastanawiali. Wstańmy teraz i pomódlmy się o tych, co podnieśli rękę. Kochany,
Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa przynosimy Ci dzisiaj wielkie grono nas tutaj zebranych w naszych słabościach, w naszych małych egoizmach, w tym naszym pogubieniu się czasami. Panie, chcemy być naśladowcami Twoimi. Chcemy być tymi, którzy swoje nogi stawiają w Twoje ślady. I Ty widzisz, że wobec różnych trudnych okoliczności ludzi nie zawsze to robimy jak trzeba. Panie, i wiemy, że nigdy nie będziemy tym, co trzeba. W Tobie jest nasz pokój, w Tobie jest nasza miłość, w Tobie jest źródło wszystkiego, co potrzeba, żeby świat zobaczył Twoje zbawienie i Ciebie. Proszę Cię o tych, którzy podnieśli dziś swoją rękę i dali tym znak, że w tej słabości potrzebują modlitwy Kościoła i specjalnego spotkania z Tobą. Proszę Cię, Panie, bo to są ważne rzeczy dla nas i wiem, że Ty to widzisz dzisiaj. Że Ty, Panie, dostrzegasz, że pragniemy iść każdym krokiem naszej drogi, tak jak Ty prowadzisz. Panie, wyznajemy Ci, że chcemy Cię kochać i być Twoimi uczniami w każdej dziedzinie, nawet w tym, co nam jest trudno. Prosimy Cię o pomoc, Ojcze, o takie duchowe wsparcie przez Twe Słowo, przez obecność Ducha Świętego, przez przypominanie tych fragmentów, tego żywego Słowa, które żyje, przez cud, który się w nas dokona. W imieniu Jezusa błogosławię tych, co podnieśli swoje dłonie. Błogosławię tych, co nie mieli odwagi nawet podnieść swoich dłoni. Błogosławię w imieniu Jezusa na tej drodze z Jezusem, za Jezusem, w naśladowaniu Jezusa. Wywyższy swoje imię, Panie. Dziękujemy Tobie dzisiaj. I o samych siebie się modlimy dziś też, Panie. Niech przez ten zbór, niech przez nasze rodziny, przez nasze domy zobaczą ludzie kochającego Boga, który poszedł aż na Golgotę, i kochający Go lud, który jest gotowy Go naśladować. Dziękujemy Ci za potęgę i moc Twego Słowa, za cuda, które tu dziś czynisz. Błogosław nas w tym byciu uczniami. Jeszcze raz i jeszcze raz prosimy Cię i w tym duchu uczniostwa chodzić chcemy, Ciebie naśladując, w imieniu Syna Bożego, Jezusa żyjąc. Amen.